Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej rusińskiej kampanii w Medieval 2 Total War. No więc nasza ofensywa na Bałkanach trwa. Zlikwidowaliśmy Węgrów. Myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę. Jedyne czego się boję, no to zarazy. Bo niedługo nadejdzie. Nie ukrywajmy, to jest nieuniknione. Niemaszki się czają, ale nie mają na razie odwagi. Zresztą garnizon Pragi by jak na nich ruszył, to my tutaj nie mieli co robić, tak szczerze mówiąc. No, tu niestety dziady wytrwale próbują z tym oblężeniem. I niewielki garnizon tutaj próbuje z kontry, ale raczej jest bez szans. Dokładnie. O, i to lubię. Trochę stary ten mąż. Zadowoleniem średnią. Zwerbujmy sobie szpiega na wszelki wypadek. Ale z pieniążkami ładnie. Troszkę im poprawimy zbroję. Tu niech zostanie jak jest, no... Tą armię trzeba koniecznie zlikwidować, czyli tu idziemy działać. Czy oni byliby w stanie sobie z tym poradzić? Na papierze tak, ale coś się obawiam, że w rzeczywistości to by tak dobrze nie było, dlatego... Jednak trzeba wrócić. Confronting the enemy. Tu jest też dobrze, bo widzę, że wróg się wycofuje. I skupmy się chyba na jakichś kolejnych rozbudowach. O, Praga też potężniejsza będzie. No niestety te pieniądze się rozlezą szybciej niż błyskawicznie. Zwłaszcza jak tutaj poinwestujemy w takie dość ekskluzywne rzeczy. To jest drogie wszystko, ludzie. No dobra, ale ruszyliśmy troszkę z budową. Więc to mnie cieszy. Tu oblężenie może niech trwa. Nie, przepłyńmy sobie tu. Być może tej armii użyjemy do zajęcia Krety, jak już tam się cofnęła. I co do was, możecie w sumie iść w tym kierunku, żeby dołączyć. Ciekawe, czy tu jakieś... duńska armia potem. Co ona tu robi? Czasem człowieka pewne rzeczy zaskoczą. Ja nie wiem, co tam ci Duńczycy robią. Ale mogą być problemem w takich ilościach, jak tam są. Okej, to jest lepszy mąż. A, to na krucjacie byli. No dobrze, to jest jakoś tam do wytłumaczenia. Tu nic w sumie nie przynosi zysków.
pierwszej kolejności, co daje kasę, no i to, co też generuje nam religię, bo tego potrzebujemy. Nawet może księżulka w pierwszej kolejności to sobie weźmiemy. Dobra. Były mniejsze straty, załatwmy ich w dwie armie. Elegancko. Przeżyli niestety. Dobra. My lord, marching to battle. No czy nam tu przeszkadzają, że tak stoją? Upierdliwie. We can sail no further today. W sumie sobie wezmę te dwie elitarne jazdy, żeby to dorzucić. My lord, would you believe? No co do reszty, to po prostu połączymy i zregenerujemy jedną jednostkę. Dobra. No i tu będziemy później iść połączonymi siłami. Taki przynajmniej jest plan. Tu jeszcze dwie tury i padnie. Tu jest cisza, spokój. Też nie wiem, czy nie. No nie, tu nie ma jakoś strasznie dużo nadmiaru jednostek. No tu jest, ale to jest kwestia terenów frontowych. Chociaż może niedługo tu będzie już teren frontowy, jak tylko się to uspokoi. Przyrzućmy tu kolejnego kapłana, a tu sobie kolejnego zrekrutujmy. Coś jeszcze? Chyba nie. No bo tutaj to jest ważny cel. Ci odpuścili. Tu jakiś band specjalnie są tutaj. I się okazało, że są dość silne te bandy. No dobrze, na następnej turze to ogarniemy. Można by podesłać też jednego generała do Helsinek, bo tam ładne dochody, więc dobrze, żeby ktoś się tym zajął. Czy oni zamierzają użyć armii krucjatowej do oblężenia? Tak to wygląda. To się nazywa oszustwo. Tych Duńczyków tu jest sporo, co mnie martwi. I co? To by chciał. Nie, tam się na razie nie chce ruszać. Tu by trzeba było zwiększyć zdolności obronne. Główna armia idzie tu, a ty idziesz jako wsparcie. Orders, my king. Yes, lord. Confronting the enemy! The enemy! The enemy lies defeated! We... Da. Set sail! My lord. Men, march! Orders, my king. Move out! Combining troops! Yes! Head aboard, men! W następnej turze spróbujemy się tam przerzucić.
No, Sztokholm szaleje, jeśli chodzi o generowane dochody, tak szczerze mówiąc. Yes, Lord. Confronting the enemy. Marching to battle with pride, Lord. Czy oni są w stanie nas tu zdobyć? Czy ja niepotrzebnie ruszyłem jedną jednostkę? Bo tu mamy troszkę nadwyżki, czyli... Powiedzmy, moglibyśmy... tą już ruszyć w tym kierunku, no i zobaczymy, jak to pójdzie. Yes, Lord. Confronting the... An honor to serve, my Lord. Yes. With honor. No tu dość kiepsko z zadowoleniem. We rest here, men. Tu jest dobrze, pozbądźmy się jednej jednostki, żeby zmniejszyć koszty. My Lord. Tam zaraz spadną. An honor to serve, my lord. Orders, my lord. No tu chyba lepiej, żeby oni nas zaszturmowali. Będziemy mieli większą szansę na obronienie się. No Niemcy są strasznie niepewni z tym takim łażeniem w tej nazad. Okej, tutaj sobie nie damy rady z tą armią, musimy odskoczyć. Mam nadzieję, że nas nie dorwą wtedy. Czyli... W sumie nie mają generała. Może i powinniśmy spróbować, chociaż nie, nie ma to sensu raczej. No. Ma czy nie ma, i tak będziemy musieli walczyć. Na papierze nie mamy szans, to już widać, ale pożyjemy, zobaczymy. No, może gdzieś... Czyli muszą do nas przyjść, tylko oni mają masę jednostek strzających, czyli i tak, tak naprawdę to my będziemy szarżować koniec końców. Na nich. Okej, czyli oni tak klasycznie frontalnie idą. Skrzydły mają strzelców. Dobra, my nie będziemy kombinować. Rozegramy to frontalnie. Okej, tu uderzenie od flanki ich zabolało zdecydowanie. Nasi mogliby się troszkę fatygować szybciej. Dobra, nawrotka, żeby... nie ugrzęznąć tam na śmierć. Początek jest dobry. Tutaj... Ech, bo teraz tak. To powinno się cofnąć, a piechota powinna atakować. Mega mnie drawni, że te jednostki raz biegną, raz idą.
Trochę nie ma to wpływu, tak szczerze mówiąc. Muszę po prostu pilnować. Lekka chłopska piechota to powinna wyparować. Tu w centrum mają troszkę lepsze jednostki. Nasi uczniowie robią swoje. Chyba zdobywamy powoli przewagę. Ach, on tu nas troszkę zmasakrirują zaraz. Ale coraz więcej jednostek jest w rozsypce po ich stronie. Nie, nie chcę w to szarżować, bo są Spearmeni. Zebrali się znowu. I teraz jak już związani walką, to jak najbardziej można ich tutaj załatwić. Czyli siły są dalej wyrównane, więc nie ma co się, powiedzmy, rozluźniać, ale już powinniśmy ich być w stanie tutaj ładnie i powoli zjeść. To pękło. To się zaciekle broni tutaj też. No ta feudalna piechota ciężka to jest naprawdę dobra. No i Intarian Spearmeni też są dobrzy, więc lepiej, żeby nie walczyli z naszym generałem. Only half the enemy force remains. Nasi Spearmeni i trochę piechoty powinno załatwić sprawę. No, już wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. General is no true man. He flees the field of battle. And mighty lord above, we have captured the enemy's general. That will teach the cowardly dog to turn tail and run. Chyba ostatni oddech kaczuchy. Look how our mighty lord. No i super. To the walls! Our enemy has laid siege! No, tutaj nas pewno dziabną zaraz. No, nie odpuścił, kurde, nie wiem. Nie zmienia to faktu, że jest upierdliwy w tym miejscu. Troszkę się boję zrobić to na auto, tak szczerze mówiąc, będzie trzeba się z nimi pobawić. Po prostu ruszamy do przodu, żeby zniszczyć tą armię, tak żeby nie być wziętym w dwa ognie zwyczajnie.
Tu chyba nasi się przed nich przeleją zwyczajnie. Ładnie, ta armia to nie pociągnie. I reszta musi nadzwyczajnie przyjść. Tylko generał może być tam zagrożeniem, reszta to... The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Nie ma co przeciągać, bo ruszamy do ataku. Nie chcę ryzykować uczestnictwa generała, więc nie będę go tu wysyłał, żeby się zderzył z ich generałem. Uważam, że troszkę zbędne ryzyko. O, w ogóle spaprali, bo ich własna piechota ich oddziela od nas. O, też nie spaprali, bo rozwalą nam jazdę. No niestety, jazda generalska jest dużo lepsza od naszej, no ale... Wysyłamy wsparcie piechoty. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Chyba tylko generał im został z poważniejszych sił. No niestety nasz generał będzie musiał tutaj zaryzykować swoim życiem. The enemy general lies dead. No, żeśmy go kupą załatwili, mości panowie. Czy coś tu się zebrało? The enemy army. This is a clear Sorki, telefon. Dobra. You've earned the ransom. A, na szczęście, albo nie, na szczęście pieniążków nie mają. Miasto będzie nasze. Ale zrobimy z niego miasto, to nie potrzebuje fortyfikacji. Na takim zadupiu, czyli tak od razu robimy z tego miasto. I w sumie stąd możemy przerzucić, bo w pierwszej kolejności te piechoty będą tylko utrzymywane. O, co za koszty. Co za koszty. I znów widzę pod Moskwą banda dziadostwa. Zjemy. Confronting the enemy. Marching to battle with pride, Lord. Bye bye. Nie, to trzeba pilnować, bo to ogranicza dochody, jak jest taka duża ilość tych banditen wszędzie. Orders, my king. Yes, Lord. Confronting the enemy. An honor to serve, my Lord. Jedna jednostka to G zmieni. Yes. Yes, Lord. Confronting the enemy. Ja bym naprawdę wolał, żeby on na nas ruszył, niż my na niego. Orders, my lord. Marching to battle with pride. Tak, troszkę naokoło żeśmy poleźli. Yes. Talk is cheap. Come face me. Confronting the enemy honorably, my lord. Yes, my king. Laying siege to the enemy. Besieging army at your command. My lord. Tu już nasi dość mocno przetrzebieni. Nie ma najemników. Teraz Duńczyk spieprzył. Teraz tak. An honor to serve, my lord. Orders, my king. Forming one force.
An honor to serve, my lord. Yes. Tu jest nieźle. O nie. Czy jedną zaatakowali? Sibni Lawadi, infidel. Da. Bakashor, men. My lord. Marching to... A szedł won. Moving to engage. The enemy lies defeated. We are victors. Yes, lord. Confronting the... Chociaż w miarę żeśmy tu porządki zrobili. My lord. Boarding. Making camp here. Nie wiadomo co, to zawsze można dać trochę piechoty, to nie zaszkodzi, zwłaszcza tutaj jak mamy dokonywać inwazji. An honor to serve, my lord. With honor. To mnie trochę martwi, gdyż... Nie polezą, obawiam się, że mogą na to chcieć pójść. Uuu, ile tu jest... niesympatycznego draństwa. The enemy lies defeated. We are victors. Orders, my king. Orders, my king. Na bieżąco to ogarniamy z drugiej strony. Tu by można było, a tu trzeba byłoby upgrade'ować w ogóle. Yes, lord. We move onward tomorrow. My lord. On już tak wszyscy na złośliwie atakują, no. No i chyba tym razem to już... Chociaż te siły znów są wyrównane. Wiecie co? Bo to jest ta pobita resztka. My to spróbujemy zrobić. Take courage, men. God will be with us as we meet. No tutaj ostatnio będziemy chcieli jak najszybciej zlikwidować pierwsze zgrupowanie. Żeby jazda miała okazję się tu wykazać. No dobra. To zostanie rozjechane. Też. Tu mamy generalnie bitwę głównych sił. No na razie kile idą dla nas. To bardzo zdecydowanie. Armia stamtąd przylezie. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Bo już z pierwszej armii to niewiele zostało. No, ci feudalni rycerze. Badly blooded. They have lost half their men. No i tu musimy być ostrożni, bo tu zaraz przylezie cała banda. The enemy army runs. We must pursue and hunt them down. To jest praktycznie rzeź, cośmy tutaj zrobili. Nie ukrywajmy. Our men have captured the enemy general. Guard him well, so he can see us defeat the rest of his army.
No dobra, widzę, że twardo idą. No dobrze, bo gorzej jakby gdzieś zaczęli się wycofywać, bunkrować i tak dalej. Co tu jest? Trochę piechoty. No ta jazda ciężka może być problemem, ale ja myślę, że ruszamy, jak już jesteśmy zorganizowani w miarę. Jazda na flankę. Oczywiście się guzdrają, tak nie ma być. Główne siły naszej piechoty no, powinny go jednak dać się cofnij, bo. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Troszkę ryzykancki ruch, nie powiem. Bo przyblokujemy go własnym generałem. Ale mamy dużo innych kawalerii, mam nadzieję, że tak koniec końców ich tutaj po prostu zalejemy. Jeszcze zgarnia troszkę ostrzału. Piechota na piechotę na razie się sprawdza. Tu się wszystko rozegra. Czyli generał wytrzyma. Jego jest dobry. On jest osaczony przez nasze jazdy. Bo jednak troszkę zaryzykuję i tą piechotę tutaj cofnę. Dobra, próbuje się wydostać, to znaczy, że ma problem. Dobra, wygraliśmy to. By the grace of God, our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their will to fight. To jest praktycznie koniec dla nich. The enemy are by the Lord. Poszło lepiej niż zakładałem. Nie sądziłem, że tak troszkę cichaczem to zajmiemy. Troszkę cichaczem, ale skutecznie. Przeciętny jest mocno. Oslo bunt. Czemu nie mogę mieć obniżyć podatku? Przecież to amok. Przerzućmy trochę. Może generał niezadowolenie robi, nie wiem. An honor to serve, my lord. O, szkocka armia. Wszystkiego się spodziewałem, ale nie Szkotów tutaj. Ale przynajmniej miasto zdobyte prawie że bez uszkodzenia, co też jest sukcesem, uważam. I oczywiście w ten. No, troszkę tu posiedzimy, zanim będziemy gotowi do dalszych działań, nie powiem. Nie mogę tutaj postawić zbyt wysokiej góry, ale. Przynajmniej tu postawmy. A nie, nie mogę postawić, bo to jest obce terytorium. Dobra. An honor to serve, my lord.
Odpuścili oblężenie. Z jednej strony dobrze, no ale z drugiej strony... Cholera wie, co z nimi zrobić teraz. Chętnie bym sobie wziął dodatkową jazdę, bo na jazdę jest mi najbardziej potrzebna, żeby rozjechać to dziadostwo. To jest mi niepotrzebne. Dorzucę sobie piechotę. No i obserwujmy, co oni zrobią. To bym chciał jako następny cel. Is it not obvious I am your foe, infidel? Kolejni przypłynęli. Head aboard, man. Yes, my lord. Attacking. My lord, we are victorious. Set sail. Nie mają prawie w ogóle wojska. Tu się spodziewałem poważnego problemu, a tu się okazuje, że tu prawie nic nie ma. Dobra. An honor to serve, my lord. Nie wiem, co myśleć, czy iść na ten Konstantynopol, czy nie, bo tam jest ciągle ten dżihad, ale z drugiej strony... Można by to zagłodzić. God's servant. Samo to by było do wzięcia bez problemu do naszych sił. Być może jak tu się ogarniemy, to ruszymy w dół. Zobaczmy, czy mamy gdzieś miasta, gdzie by można było coś zbudować, co przynosi więcej kasiwa. Tu nie, ale to jest też takie dosyć ważne, uważam. Dobra, jednak podniesienie poziomu miasta to jest ważne, nawet jak nie przyniesie kasiwa. Nie jest źle, tak naprawdę większość rzeczy rozbudowujemy, poza powiedzmy wyższymi budynkami w zamkach, ale one tak teraz są nam średnio na ten moment potrzebne. A, zapomniałem o tych. A, trzeba było wyczyścić okolice. Oj, chyba tam armia idzie na Konstantynopol. Dobra, to się nie będziemy przed nią wpychać. Jest grzecznie, cisza, spokojnie. Tu jest kolejna banda. Ile rzeczy tu się zbudowało. Najpierw troszkę budynków zadowolenia, bo tu widzę, że z tym zadowoleniem w tym Oslo słabo. Tutaj zresztą też. Dobra, coś taniego możemy dać. Dobra, to mi odpowiada. Yes. Men, mar, an honor to serve, my lord.
Tu bym wolał po prostu widzieć, co się dzieje. O. Co tam robią Szkoci, to nie mam pojęcia i wolę nie wiedzieć. Kurde, czemu oni tak biegają naokoło zamiast tędy? Dobra, troszkę marnujemy ruch przez ten życie. No i ta armia, tylko że miasto nam się zbuntuje, jak wyjdziemy. Może nie. How may I serve? As you wish. On my way. An honor to serve, my lord. Okej, okay, czyli zagrażamy Zagrzebiowi. O, ta armia tu polazła. W sumie... U, co tu się stało? Mysza znowu. Dobra, pauza. Dobra, lecimy dalej. Czyli ta armia tak tu może iść. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Yes, lord. Confronting the enemy. Tu na razie cisza, spokój. Tu się czaimy. Yes. Moving to engage. The enemy lies defeated. We are victors. No tu jest duża w ogóle szansa, że to stracimy, bo tu jest idę. And victory. Taka ilość. Byłby handlowa jakaś tych szpionów i innych brzydkich. Nie wiem, są kapłani, ja nie wiem po tyle kapłanów. Ale w każdym razie jest ich dużo. Więc nie wiem, czy my to utrzymamy. Troszkę lepsze zbroje nie byłyby złym może pomysłem. Już wszystko drogie jak cholera. Pierwszy chyba w historii budujemy we wszystkich miastach coś, na to dzięki tym licznym łupom, które ostatnio wpadły. Ale fakt pozostaje faktem. Zabójcę wysłali. Nie będą bronić Zagrzebia? Ciekawe. Ją wyburzyłem, żeby jej tam nie było. Źle to widzę. Na razie czekajmy może. No tutaj też ta polazła wielka armia niepotrzebnie. Nie można jej wydać generalną bitwę chyba. Confronting the enemy. Yes, lord. Forward!
Yes. Establishing a watchpole. An honor to serve, my lord. God be with us. No zobaczymy. Mogę walnąć tutaj dość dużą bandą i wtedy się troszkę dzień dziecka skończy dla nas. Besieging army at your command. A, tu też jakieś siły odbudowujemy. Dobra. An honor to serve, my lord. Na pewno się kapłan przyda. Tutaj w sumie też możemy kapłanów, musi być troszkę więcej. Ten jakby nie patrzeć, jest miasto frontowe, czyli no musi mi troszkę przerośnięty garnizon. To skupisko trzeba ogarnąć. Tu jest dobrze. Generalnie chyba wszędzie jest dobrze. Zobaczymy, jak się tu rozegra konflikt. Też jestem ciekaw, czy Wenecja ma... Kto ma? O, może tak, Rodos. Bo już to kolejne jest najbogatszym miastem u nas w tej chwili. No, chyba Bizancjum się obroni. No, ale ma już zajęcie, co już jest dobre samo w sobie. To logiczne, zdecydowanie się tam bardziej przyda. Żeby to zdobyć. Honor and courage, soldiers. We march to war. Mi się wydaje, że to jest do wzięcia, tylko... Tak, no tu się ganiamy z nim. Strasznie tutaj krąży. Yes. Men, march. O, tu rzeczy się zbudowało. Chyba nie starczy nam kasiwa, żeby... wszystko tutaj upgrade'nąć. No, zadowoleniem już w Oslo się troszkę poprawiło. Może jednak w Tesalonikach coś na lepszy humor obywateli bardziej niż na pieniądze. No, niestety nie pieniędzmi. Dobra, może troszkę zostawmy. Może zobaczmy też, czy są miejsca, które bardziej tutaj dochodowo można wykorzystać, ale nie. Dobra, może zostawmy na razie sobie te 10 tysięcy. Yes, lord. Jeżeli by się udało zdobyć Zagrzeb, to zakładam, że i pieniądze by się znalazły. Tu
to gdzieś widziałem. O właśnie, tu nie mamy księżulka, a tu jest brzydki heretyk przy granicy. Więc księżulki się przydadzą. You wish the church's assistance, my lord. I will try them, but God will judge. An honor to serve. Myślę, że warto to wziąć szturm. Trzeba ręcznie, bo on potrafi czasami takie bitwy spaprać. God will deliver those who stand courageous. The enemy have brought up more men. They hope to make up in numbers what they lack in skill. Czemu tak jedzie? Zresztą nieważne. Lepiej, żeby bez tego gdzieś tu się ustawiły, niż jechały naokoło. Mówię, że to jest zbyt stromy podjazd dla maszyn oblężniczych, ale gigantyczne miasto. Nachapiemy się. To co idzie, to jest strzelająca piechota, więc gdybyśmy ich dobrze złapali, to chyba można ich w ogóle rozjechać. The battery gram is in place. Soon the enemy's defenses will fall. Lord, be praised. Our men have done well. The gates have fallen. Tak jest, tu idą wrogowie. Mają niezły zasięg ostrzał. Wiecie co? Jazda ich niech rozjedzie po prostu. Sorry. A my tu zbierzmy piechotę, no i będzie trzeba całą piechotną siłą się wpakować na plac. Taka prawda. I miejmy nadzieję, że damy radę, bo only half the enemy force remains. To jeszcze tam żyje. O dziwo. Praise the saints. Our men have taken control of the city. No i tu może być ciężko, chociaż po prostu ilością go zejdziemy, ale to jest dobra jednostka po jego stronie. We must pursue and hunt them down. No, jak widzicie, generał tak wcale ładnie nie ginie, ale po prostu nasza masa go w końcu zaleje. All civilized peoples. No, to moglibyśmy to przegrać. Praktycznie nam to teraz otwiera drogę na samą Wenecję. My tego nie utrzymamy. Jest za mało naszej religii, ale mamy przynajmniej pieniądze, żeby znów wszystko ładnie rozwijać.
No dobra. Myślę, że na tym możemy skończyć odcinek. Całkiem sporo żeśmy zrobili, czyli teraz będziemy pomału chyba do samych Włoch wkolić, żeby dalej bić Wenecję. Zobaczmy, czy są nasi agenci. Jeden jest tu. Pogadać, może ktoś z nich się już troszkę zmiękczył, ale wątpię. Czyli obydwaj główni agenci są w tym samym miejscu, co nie jest dobre. An honor to serve, my lord. Yes, my lord. There is something you wish to speak of. We must decline this. You speak of such. You bring words with me. A, Egipt dość silny. Okej, czyli dobra, kończymy. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.